Adela chce przekonać się, czy istnieje jakaś zależność pomiędzy porą dnia, kiedy dany egzamin się odbywa, a średnią oceną z egzaminu. Nanieś dane na wykres. W tabeli mamy parę wierszy. Pierwszy wiersz to rodzaj zajęć. Drugi wiersz to czas w ciągu dnia, pora dnia, czyli kolejna lekcja, pierwsza, szósta i tak dalej, podczas której odbywa się egzamin. I na koniec średni wynik z egzaminu. Jak zawsze musimy być ostrożni w wyciąganiu wniosków, bo może istnieje na przykład jakaś zależność pomiędzy rodzajem zajęć a tym, na której godzinie się one odbywają. Ale pomińmy wszelkie ukryte niuanse i po prostu na podstawie danych z tabeli oceńmy, czy jest jakieś powiązanie. Oczywiście naniesiemy najpierw dane na wykres, bo takie jest polecenie w zadaniu. A potem Ocenimy, czy jest jakaś współzależność pomiędzy porą dnia a średnią oceną z egzaminu. Porą dnia, czyli tym, na której lekcji odbywa się egzamin. Na osi poziomej mamy numer kolejnej godziny lekcyjnej. W tym badaniu Adela chce przekonać się, czy pora dnia wpływa w jakiś sposób na wyniki. Dlatego pora dnia znajduje się na osi poziomej, a to, na co ma ona mieć wpływ, Czyli wyniki egzaminu znajdują się na osi pionowej. Nanieśmy wszystkie punkty na wykres. Lekcja pierwsza, średni wynik 93. Lekcja pierwsza i średni wynik 93. Lekcja szósta, wynik 87. Tu jest szósta, średni wynik 87. Lekcja druga i 72 i wynik 70. Lekcja czwarta i 62, 4 i wynik 62. Lekcja czwarta i osiemdziesiąt czwarta wynik 86 tutaj, znowu pierwsza i siedemdziesiąt trzy, tutaj jeden i tu siedemdziesiąt trzy. Lekcja trzecia i wynik również siedemdziesiąt trzy, trzecia siedemdziesiąt trzy. Lekcja pierwsza i 80 tu jest 80 Lekcja trzecia i średni wynik 96 3 i wynik 96 no i mamy wykres. I zupełnie nie wygląda na to, żeby była tu jakakolwiek współzależność. Nie ma tu żadnego oczywistego trendu.